Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić przenośną lutownicę T12 na baterię Parkside. Idealną do pracy w terenie, pokażę druk 3D, montaż, testy, a najlepsze, wszystkie pliki udostępnię, żebyście mogli zrobić to sami. Linki dostępne w opisie. Moduł lutownicy T12 dostaniecie na popularnym serwisie AliExpress za niecałe 70 zł. Zawiera on praktycznie wszystkie elementy niezbędne do budowy takiej lutownicy. Oprócz tego potrzebujemy jeszcze dwa takie konektorki, które będziemy montować w części adaptera do baterii Parkside oraz taki przełącznik załącz-wyłącz. Wszystkie linki będą dostępne w opisie tego filmu. Myślę, że takie konektory i taki przełącznik dostaniecie spokojnie w lokalnym sklepie elektronicznym. A tak wygląda model lutownicy Fusion 360. Zaprojektowałem go tak, aby cała elektronika pomieściła się bez problemu w środku. Tutaj mamy miejsce na przycisk oraz dwa konektory, które będziemy montować właśnie do tej części adaptera, który będzie zapinany do baterii Parkside. Oprócz tego mamy tutaj uchwyt na kolbę. U mnie on jest akurat wykonany z teflonu, wyciąłem go na ploterze CNC, ale Wy jak najbardziej możecie go wydrukować po prostu na drukarce 3D. Przejdźmy więc do slicera. Tutaj mamy wszystkie pliki do wydruku. Część do montażu ekranu z modułem sterującym, część lutownicy, w której będziemy umieszczać elektronikę oraz adapter i uchwyt na kolbę. Link do plików będziecie mieli w opisie filmu. Uruchamiamy więc wydruk i zapraszam na timelapsa. A więc tak, teraz jak już mamy wydrukowane wszystkie niezbędne elementy, całą elektronikę, baterię Parkside, możemy zabierać się do składania lutownicy. Zaczniemy najpierw od samego modułu. Ważne, aby tutaj, tak jak tam na schemacie, który zobaczycie właśnie w tej chwili, jest taka wypustka. I ta wypustka, żeby była w górnej części tej płyty. Czyli montujemy to w ten sposób. To jest bardzo ważne, ponieważ później będziemy lutować wszystkie przewody do tej części, gdzie wchodzi już sam grot i musimy zachować kolejność. Zabieramy się więc do pracy. A więc tak, bierzemy ten front w pierwszej kolejności i gniazdo kolby. Musimy je rozkręcić. Tutaj jest taki śrubunek z tyłu. Przekładamy przez ekran od strony frontu, czyli tym gładkim tutaj. Mniej więcej ustawiamy, aby ta wypustka była w tamtą stronę, w stronę górną. Zakładamy podkładkę, nakrętkę i dokręcamy. Nie strasznie mocno, ponieważ teraz będziemy wkładać to przez płytę i będziemy musieli jeszcze tym manipulować, aby to ładnie tutaj równo weszło. Również tutaj z potencjometru ściągamy nakrętkę z podkładką. Wkładamy jeszcze do naszej płytki diodę sygnalizującą. Ważne, aby dłuższą nóżką tutaj jest z tej strony napisane na płytce, gdzie jest plus. Na razie wkładamy po prostu w otwór. Wkładamy do obudowy i musimy tutaj utrafić tym gniazdem tam w te wejścia, tak jak tutaj pokazywałem wcześniej. Teraz zakładamy podkładkę na potencjometr, nakrętkę i dokręcamy. Jeszcze tą nakrętkę trzeba dokręcić, trzeba tam dostać jakimś kluczem lub jakimiś szczypcami. Pamiętajcie, aby to nie robić zbyt mocno, ma się to trzymać, ale bez przesady. Od spodu łapiemy za dwie nóżki od diody i wypychamy tak, aby wyszła tutaj w obudowie. I możemy delikatnie rozgiąć nóżki na boki, aby się nam już nie przestawiała. Ok, więc zabieramy się do lutowania. Musimy polutować wszystkie te 5 pinów od wyjścia oraz diodę LED, która wchodzi w obudowę.
Teraz, gdy mamy już wszystko prawidłowo polutowane, wszystkie piny i tak dalej, musimy zaprasować dwa piny, które będziemy montować do adaptera. Warto sobie oprócz samego zaprasowania je zalutować, aby połączenie było pewne. A więc tak, na adapterze, na części adapteru mamy oznaczone, z której strony jest plus, z której strony jest minus. Teraz, gdy piny już mamy umieszczone w obudowie, możemy założyć sam adapter na baterię, aby piny ustawiły się nam prawidłowo w gniazda. Pamiętajcie, żeby sobie zaizolować te końcówki, żeby się Wam nie zwarły podczas wkładania. Teraz ustawiamy piny prawidłowo. Oprócz samego kleju na gorąco stosuję cyjanoakryl. Gęstość średnia, może być gęsta, byle nie za rzadki, żeby po prostu złapało te piny w jakikolwiek sposób tam. A w późniejszym czasie zalewam je klejem na gorąco. Używam aktywatora, aby przyspieszyć proces klejenia. OK, teraz, gdy wstępnie przyłapaliśmy sobie piny, ściągamy adapter, sprawdzamy, czy wszystko jest tutaj prawidłowo. Wygląda na to, że jest dobrze, można sobie delikatnie naprostować te piny. Bateria już na razie nie będzie nam do niczego potrzebna. A więc zalewamy gniazdo klejem. OK, teraz, gdy gniazdo już mamy zalane klejem, musimy chwilę poczekać, aż zastygnie. I wracamy z powrotem do części obudowy lutownicy. Musimy tutaj zamontować przełącznik. On wchodzi tutaj tak dosyć na wcisk. A więc tak, ten przewód jest to zasilanie płyty głównej. On tutaj wchodzi tylko w jeden sposób. Plus, wiadomo, czerwony, czarny, minus. Zresztą macie tutaj dostępny schemat na ekranie. Więc plus lutujemy do jednego pinu przełącznika z płyty i drugi plus z adaptera lutujemy do drugiego pinu. Minus lutujemy bezpośrednio z czarnym przewodem. Łączymy te dwa przewody ze sobą. Ja niemniej jednak używam swoich takich płytek autorskich. One odcinają zasilenie poniżej 16 V, ponieważ baterie nie mają takich zabezpieczeń. OK, teraz, gdy wszystkie połączenia mamy wykonane poprawnie, warto sobie posprawdzać wszystko, czy gdzieś coś się nie styka. Tak jak mówiłem, u Was nie ma po prostu tej płytki, więc plus z baterii idzie na przełącznik i potem z przełącznika już idzie do wtyczki, czyli na czerwony przewód, a czarny przewód montujemy bezpośrednio do adaptera do minusa. Dostępne śruby praktycznie w każdym sklepie, są to śruby meblarskie takie. Wszystkie otwory są zaprojektowane pod te właśnie śruby. Nie muszą być na imbusa, mogą być na krzyżaka, jak tam kto woli. Ważne, aby były 3x16, nie mniejsze i też niezbyt długie, ponieważ te śruby, które wchodzą tu, żeby nie weszły w część ekranu. One mają się schować w środku po prostu w tym. Tak jest zaprojektowana obudowa, aby nie przeszły za głęboko, tylko należy zachować długość tych wkrętów. Obudowę mamy już wyskręcaną. Bierzemy ekran w rękę, załączamy, pojawiło się zasilanie, w tej chwili nie mamy żadnej regulacji, znaczy możemy regulować, ale kolba jest niepodłączona, więc no nie możemy tego finalnie sprawdzić, czy wszystko działa. OK, teraz, gdy już mamy wszystko polutowane, tak jak pokazywałem wcześniej, macie ten uchwyt kolby, on tutaj wchodzi stosunkowo ciężko. Ewentualnie, gdyby Wam nie chciał wejść, można sobie podpiłować delikatnie pilniczkiem. On wchodzi do pewnego momentu. Jak tutaj widać, tam w tym miejscu, gdzie przychodzi śruba od panelu frontowego, ma być mniej więcej tak na równo i w momencie, gdy będziemy przykręcać panel główny, frontowy, to również tą śrubą złapiemy już uchwyt tej kolby.
Tak jak wspomniałem wcześniej, u mnie on jest wykonany z teflonu. Również warto sobie ten przycisk tutaj od środka podkleić. W tym momencie zakładamy wyświetlacz. Patrzymy, aby przewody nigdzie nie podeszły. Wciskamy również te same śruby 3×16. Także po dokręceniu wszystkiego nasza lutownica prezentuje się tak. Zabieramy się więc teraz za składanie kolby lutownicy. Zabieramy się więc za lutowanie tej części. Ważne, aby sobie odizolować tutaj przewód. Zabielimy sobie delikatnie końcówki przewodów. Odizolowujemy tutaj nie więcej niż około 2 cm, ponieważ gołe przewody nie wystawały poza końcówkę płytki. Także około tak 1,5-2 cm i lutujemy to zgodnie ze schematem. Lutujemy również ten przełącznik kulowy czy wstrząsowy, jak tam różnie na niego ludzie mówią. Pamiętać, aby pin srebrny szedł do otworu numer 2 na płycie PCB, a pin złoty do otworu numer 1. Ten przełącznik służy do tego, gdy w momencie lutowania odkładamy kolbę na miejsce, po prostu do uchwytu i przez dłuższy czas nie używamy lutownicy, on wykrywa, że nic się nie dzieje z kolbą, obniża temperaturę grotu tam na przykład bodajże do 250 stopni, co powoduje wolniejsze zużywanie baterii. Teraz, gdy nasze połączenie wygląda już prawidłowo, warto sobie sprawdzić dwa razy ze schematem, czy wszystko jest prawidłowo polutowane. Zabieramy się za drugą część przewodu, za lutowanie całej części już do wtyczki. Wtyczkę wykręcamy tutaj, tą czarną część wykręca się z tego metalowego. Musimy tutaj rozkręcić ten zacisk. Pamiętaj jednak, zanim zalutujesz to, aby już tą część tutaj zamocować, tam jest w zestawie trytytka, zacisnąć to, przełożyć to już przez część obudowy, ponieważ już w późniejszym czasie nie będziemy w stanie tego włożyć, gdy już polutujemy te części. Teraz bierzemy się za drugą stronę. Tak jak wspomniałem, najpierw musimy przełożyć również przez to. Rozkręcamy te dwie małe śrubki, przeciągamy przewód i będziemy lutować tutaj zgodnie z tym, co pokazywałem wcześniej. Ten rowek musicie zachować kontynuację tych połączeń, które były robione tutaj. Tak, aby te połączenia były, można sobie włożyć nawet tutaj do obudowy, żeby zapamiętać i sprawdzić teraz na schemacie i polutować po prostu te przewody po kolei. Ok, teraz gdy już wszystko mamy polutowane, podokręcane, możemy przetestować naszą lutownicę. A więc bierzemy baterię, zakładamy lutownicę. A, byłbym zapomniał, zakładamy również osłonę potencjometru. Wciskamy ją do końca, podłączamy wtyczkę do lutownicy tym wycięciem do góry. Ona inaczej zresztą nie wejdzie. Wciskamy do końca, zakręcamy, uruchamiamy lutownicę, jak widzimy ustawiamy 450 stopni opór. Nasza lutownica rozgrzała się już do 450 stopni w kilka sekund. Bierzemy więc troszkę cyny, sprawdzamy, widzimy grot zmienił. Zresztą ja założyłem grot z innej lutownicy akurat, żeby tamtego nie niszczyć. Jak widzimy, nasza lutownica już jest gotowa do działania. Może w niedługim czasie, jeśli będziecie zainteresowani, dorobię po prostu adaptery do tych lutownic T12 pod inne baterie. Zostawcie proszę subskrypcję, polubienie oraz komentarz. Dzięki, trzymajcie się, cześć.